Dobra, możemy zobaczyć jakieś przechwycenie długie. Posłuchać. Chociaż nie. Posłuchamy. Boże, jaka jakość. Od 15 kwietnia słyszałem, że wojna się zaczyna. A teraz jakby operacja specjalna jest. Zaczyna się. No. A od 15 kwietnia będzie wojna. No i tam nieważne, czy to będą cywili, czy nie cywile, wszystkich będą bili. To już dawno trzeba było. Tak myślałam, że chyba teraz właśnie Donieck i Ługańsk wyzwolą. To będzie jako ta operacja wojenna, a wojskowa, a później oni jednak ogłoszą wojnę. Na początku, gdy wchodzili, to tyłowa, inna kolumna pierwsza szła, a później był wywiad, a później sama brygada. I Ukraińcy, jak zaczęli strzelać z Ministerstwa Obrony, 700 osób spalili. Wyobrażasz sobie przez jedną noc. 700 osób z rakiety i to w jeden dzień. Tam mówią, że 1300 zginęło w Rosji i te 1300 trzeba pomnożyć na 100. I tam są ogromne straty. U nas w Rosji chyba desantowców kurwa nie zostało. Wszystkich pozabijali. Oni, gdy był jeszcze luty był najstraszniejszy. W pierwsze dni wszystkich desantowych naszych pozabijali. Tak strzelali do nich, pozabijali ich jak te kurczaki. Ja byłem w szoku, byłem zaskoczony naszym Ministerstwem Obrony. Oni na czołgach, na BTR-ach, na tych pojazdach desantowych i tam rzucali do samego piekła i tam stąd w nocy kamazami wyjeżdżali. Na kamazach było napisane 200. Wyobrażasz, ile tu było w ogóle ciał? 8, 9, 10 kamazów było. Same ciała. I ci snajperzy ukraińscy, oni też dobijali w ciała w workach, które były w workach do śmieci. Nasi 2 dni leżeli, 2 dni leżeli na. 2 dni leżeli tam na podłodze. Bałem się do toalety wychodzić z samochodu. Poszedłem do toalety w nocy i z powrotem patrzę. I z powrotem, jak do toalety idę, patrzę. Sekundę. Bardzo się bałem. Z maszyny nawet bałem się do toalety wyjść. Swoi tam ci zastrzelili. Poszedłem w nocy do toalety i znów z powrotem idzie. OMON-owcy do niego mówią: stój! A on wziął i położył się głupi. I oni pomyśleli, że on przygotowuje się do walki i z 5 automatów, jak zaczęli strzelać do niego i zabili w ogóle. Do rodziny, a rodzinie powiedzieli, że wysadził się na minie niby. I żeby zapłacić im ubezpieczenie. A z tyłu są ci NKWD-owcy, byli tak jak w Wielką Wojnę Ojczyźnianą. No to synku, uważaj. No nie uważam. Chodzimy po domach, zabieramy im telefony komórkowe. Do to kiedy was z powrotem wyszlą, Boże? Kiedy to się wszystko skończy? Dzisiaj z omonawcami rozmawiałem.
mówią w maju będą wymieniać i jeśli ich wymieniają w maju, to oczywiście nas też. A jeśli mają na kogo wymieniać, synku? No powiedzieli nam, że do sierpnia wywiozą, żeby rzeczy zabrać. O Boże, Boże, Boże. No tutaj dobre pieniądze po prostu idą. No ale to nic, synku, Boże. Wszystko te pieniądze to nic nie są warte. No samochody obłożyliśmy workami z ziemią. I ci głupcy z moździerzy do nas strzelają i palą opony. Do kuchni polowej przyleciał pocisk. Wyobrażasz sobie? A tam był ktoś? 11 osób posiekało miną. Przejechali coś przejechali na śniadanie. O, synku, uważaj tam, uważaj. Oni sami są winni. Oni po prostu mogą napić się wody i... Sekunda. Sami są winni, mogą się napić wódki i zaczynają traktorem jeździć, samochody zabierają miejscowym i jeżdżą po ulicach.